Niedawno rozważaliśmy Ewangelię według świętego Marka i również tam czytaliśmy właśnie w drugim rozdziale o powołaniu Lewiego. Święty Łukasz, wykorzystując ten tekst z Ewangelii Marka, umieszcza go teraz w nowym kontekście i jako redaktor teraz niejako nowego dzieła właściwie dokonuje niewielkich retuszów, które świadczą o jego zamyśle teologicznym. Dostrzeganie takich zmian, porównywanie tekstów Ewangelii Marka jako pierwszej z Ewangelią, czy później Łukasza, czy Mateusza, pozwalają nam wychwycić te pewne zmiany, które świadczą o właśnie tym zamyśle teologicznym autora i o jego jakichś tendencjach teologicznych, o tym, co chce on szczególnie zaakcentować. Otóż czytamy na początku, że Jezus zobaczył celnika. Użyte tutaj słowo greckie właściwie wskazuje na takie bardzo uważne przypatrzenie się właśnie temu człowiekowi, a więc Jezus nie tyle, że postrzegł, zobaczył, że jest taki celnik, tylko właśnie gdy chodził, to zatrzymał się, widać, i wejrzał niejako głębiej w jego jestestwo i właśnie przez taki szczególny wgląd, spojrzenie na niego szczególne, spojrzenie też i z miłością, i spojrzenie Boga, który zna głębiny serca, tego człowieka właśnie wybrał i powołał. Był on celnikiem, a więc kolaborantem, można powiedzieć, tutaj okupanta. Na terenie Galilei ci celnicy zbierali podatki celne właściwie na rzecz Heroda Antypasa, podczas gdy w Judei i w Samarii właściwie dla prowincji rzymskiej w Syrii, której właśnie tamte rejony podlegały. W każdym razie ewangelista dalej pisze, że on zostawił wszystko. Wstał i poszedł za Jezusem. Jest to dość mocne stwierdzenie, że on opuścił, pozostawił wszystko. Troszkę to wydaje się być w jakimś konflikcie może z tym, co za chwilę jest napisane, że gdy zostawił to cło, można powiedzieć te prace i właśnie możliwość tutaj zyskiwania dochodu z tego, jednak wyprawia u siebie w domu wielką, wystawną ucztę. Ale nie chodzi o to, że pewno wyrzekł się od razu wszystkich dóbr, tylko zrezygnował z tego, można by rzec, z dotychczasowego swojego zawodu, uznał, że Jezus będzie odtąd dla niego kimś najważniejszym w życiu i zaczął za nim kroczyć, zaczął go po prostu naśladować jako uczeń względem mistrza. Gdy dalej ewangelista pisze o tej uczcie, to właściwie wskazuje na to, że była to uczta wielka, i była to uczta, tu tak nazwana, że chodzi o właściwie taką ucztę na wzór może bardziej takich wystawnych uczt heleńskich, gdzie ludzie właściwie zasiadali, bardziej leżeli na takich właśnie leżankach wokół stołu, więc było to wielkie przyjęcie. Marek właściwie pisze dwuznacznie, właściwie bardziej sugeruje, że to Jezus przyjął tego celnika do siebie w domu, czyli właściwie w domu Piotra. Zaś Łukasz
tę niejasność pewną tu precyzuje i wskazuje na to, że to właśnie tenże Lewi przyjmuje gości teraz Pana Jezusa u siebie. Jezus jest właśnie tym uprzywilejowanym, najważniejszym gościem, ale ten celnik zaprosił też spory tłum innych celników, a także innych ludzi. Nie ma tu mowy w tym momencie o grzesznikach, no bo ci, którzy wcześniej się nawrócili i poszli za Jezusem, nie mogą już być tutaj pewno nazywani grzesznikami. Za chwilę tylko ci faryzeusze z uczonymi w piśmie właśnie będą robić Jezusowi pewne wyrzuty, czy właściwie będą szemrać. Łukasz znowu posługuje się tutaj terminem, który właściwie już w Starym Testamencie szczególnie występuje w kontekście szemrania zbuntowanego ludu prowadzonego z Egiptu do ziemi obiecanej. A więc pokazuje nam tutaj tych faryzeuszów i uczonych w piśmie jako szemrzących na wzór właśnie tamtych niezadowolonych, którzy okazali się buntownikami i którzy ostatecznie do ziemi obiecanej nie weszli. Później w dalszej części Pisma Świętego, choćby w niektórych psalmach, występuje właśnie ten sam termin gongydzo, który właśnie oznacza szemrać tam przeciwko Bogu. Tutaj właśnie szemrają przeciwko Jezusowi i atakują Jego uczniów. No, ponieważ ci faryzeusze byli takimi separatystami, którzy unikali kontaktów z grzesznikami, więc raczej ich na tej uczcie nie było. Pewno w ogóle nie byli zaproszeni, pewno dopiero po tej uczcie właśnie zaczepiają uczniów Jezusa, a Jezus, czując się odpowiedzialny za tę grupę, sam odpowiada na te zaczepki i na te szemrania właśnie faryzeuszów i uczonych w piśmie. Więc tenże celnik poszedł za Jezusem i chcąc niejako jeszcze pokazać, jak Jezus jest dla niego ważny, to właśnie przygotował wielką ucztę, gdzie Jezus był tym gościem właśnie najważniejszym, ale widać, że zapraszając też innych celników, chciał tym swoim szczęściem, tym swoim odkryciem Jezusa także się podzielić i właśnie do tego nawiązuje Jezus na końcu, gdy mówi, że On przyszedł powołać do nawrócenia grzeszników, a więc On ucztuje właśnie z tymi, można powiedzieć, kolegami po fachu owego Lewiego i innymi ludźmi, właśnie w tym celu, żeby na takiej uroczystej uczcie móc też przemówić, żeby ich powołać do nawrócenia. To powoływanie do nawrócenia Łukasz określa jako misja lekarza. Lekarza, który przychodzi, aby uzdrawiać tych, co się źle mają. Więc ci, którzy się źle mają, to po prostu grzesznicy. Ta metafora jest tutaj dość specyficzna. Ona właściwie w formie pewnego powiedzenia funkcjonowała też w świecie helenistycznym, bo właśnie w tym świecie helenistycznym, z którego wywodzi się przecież święty Łukasz, filozofowie czasem uważali się za takich lekarzy, którzy poprzez swoją naukę mieli chorych, czyli niedouczonych i ludzi postępujących źle, prowadzić do życia w cnocie. A więc Jezus jako lekarz to ten, który poprzez swoją naukę sprowadza ludzi właśnie do Boga. On powołuje do nawrócenia. To nawrócenie jest oczywiście tematem istotnym w całym dwutomowym dziele Łukasza. Jeszcze powiedzmy w takim ważnym tekście w 11 rozdziale
Dziejów Apostolskich będzie mowa właśnie o tym, że Pan Bóg dał również łaskę nawrócenia poganom, żeby oni właśnie też doświadczyli nawrócenia ku życiu. A więc to nawrócenie jest tu nawróceniem do Jezusa, ale nawróceniem też do przyjęcia Jego słowa, które jest słowem zbawienia i słowem życia w Ewangelii według świętego właśnie Łukasza. To nawrócenie w pierwszym rzędzie oznacza zmianę myślenia. Ten celnik zmienił radykalnie swoją postawę od swojego myślenia, które właściwie pewno było związane z zaniedbywaniem pobożności. Ta jego pobożność pewno była żadna albo słaba, skoro on zaryzykował dla biznesu współpracować właśnie, powiedzmy, z okupantem, by ściągać podatki nieuczciwie z ludzi. Więc on postępuje w świetle ówczesnych jakichś ocen, szczególnie tych faryzeuszy uczonych w piśmie, jako grzesznik. Zmienia teraz myślenie i chce wejść w relację z Jezusem, relację zażyłą, której pewnym symbolem, wyrazem jest także wspólne ucztowanie. Ale tak zmienił swoje myślenie, że także chce innych do Jezusa prowadzić, więc na taką ucztę zaprasza też innych, by mieli oni możliwość poznać tego mistrza z Nazaretu i właśnie doświadczyć tego zbawienia, czyli uzdrowienia. Owo nawrócenie oczywiście w pierwszym rzędzie oznacza zmianę myślenia, ale też widzimy w jego wypadku zmianę postaw. On jako grzesznik siedzący na tle był właściwie jak martwy i on teraz powołany przez Jezusa powstaje. Ewangelista znowu używa terminu, który oznacza właściwie w Ewangelii też powstanie zmartwychwstanie. A więc ten celnik zmienia postawę z siedzącej na stojącą. On powstaje i zaczyna iść za Jezusem jako uczeń, czyli przyjmuje właśnie tutaj nowy styl życia. A więc nie tylko zmienia swoje myślenie, ale także radykalnie zmienia swoje postępowanie. Ta zmiana postępowania to właściwie to, czego Jezus wymaga od nawracających się, to co my nazywamy pokutą, czyli nawrócenie się od grzechu. W okresie Wielkiego Postu szczególnie zwracamy uwagę właśnie na kwestię nawrócenia, rozumianego jako pokuta. I jak już wczoraj mówiliśmy, choćby gdy Pan Jezus mówi o poście, ale gdy później też rozważaliśmy tekst z Izajasza o tym poście, który jest właściwie chciany przez Pana Boga, to Izajasz już nam wskazywał na to, że ten post, którego Bóg oczekuje, jest właściwie równoważny wręcz z pokutą, a więc z nawróceniem, ze zmianą postaw. Rozważaliśmy wczoraj już fragment, początek 58 rozdziału proroka Izajasza i doszliśmy do właściwie takiego fragmentu, gdzie prorok wymienia jakby w trzech etapach te pewne, powiedzmy, istotne dla Boga aspekty postu. Co to znaczy? Jaki post wybiera Bóg? Dzisiaj czytamy w liturgii, w pierwszym czytaniu, dalszy ciąg od wiersza 9, który to fragment zawiera właściwie dwa kolejne elementy, segmenty precyzujące
właśnie te kwestie, w czym Bóg ma upodobanie, gdy chodzi o post rozumiany, też jak powiedzieliśmy, z tym szczególnym wymiarem pokuty, czyli nawrócenia, czyli przemiany życia. Otóż schemat tych trzech segmentów, jednego rozważanego wczoraj i tych dwóch kolejnych, jest właściwie podobny, a więc najpierw Pan Bóg przez proroka mówi, co należy czynić, a następnie za każdym razem wskazuje na owoce. Co ja z tego będę miał? Co mi to da? Kontekst, pamiętamy, jest taki, że no, ludzie, którzy uważali, że są pobożni, podejmują pewne praktyki modlitewne, praktyki postne, ale jakby zawiedzeni, że Pan Bóg ich nie wysłuchał, że nie otrzymali od Pana Boga jakby odpłaty odpowiedniej do swojego wysiłku, mają do Pana Boga pretensje i prorok właśnie odpowiada, że oni po prostu mają pobożność fałszywą, a Bóg oczekuje czegoś innego, gdy chodzi o kwestię postu. Czytamy więc dzisiaj najpierw w tym pierwszym segmencie. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, to wówczas, i tu pojawiają się kolejne obietnice, które wskazują na owoce tej właściwej, chcianej przez Pana Boga pobożności. A więc, tak jak wczoraj Pan Bóg mówił, że postęp, który ja wybieram, jest rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych, jarzmo połamać, dzielić chleb z głodnym. No, w tym drugim segmencie zdaje się mówić nieco podobnie o usunięciu jarzma, a także o podaniu chleba właśnie zgłodniałemu. Tam jeszcze było oczywiście o przyodzianiu ubogich, potrzebujących. W każdym razie jest to tekst troszkę podobny. Otóż owocem tego postu, o którym wczoraj czytaliśmy, miało być to, że twoje światło wzejdzie jak zorza. I dzisiaj będziemy podobnie czytać, że też jest mowa o świetle, ale jeszcze nieco inaczej. No, wprost post nie jest już wzmiankowany w tych kolejnych segmentach, ale prorok zdaje się poszerzać dalej post właśnie o te akty pokutne, które mają obejmować no, całe postępowanie ludzi wiernych Bogu. Zapowiada przy tym znów, jakie będą owoce, jeśli ludzie usuną zło ze swojego postępowania i szczególnie przestaną uciskać swoich bliźni. Więc jeśli usuniesz u siebie jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Mamy tutaj wspomniane trzy negatywne akty, które są ze sobą powiązane. Usunąć jarzmo. A więc zrezygnować z uciskania, nakładania na kogoś no, jakichś ciężarów, jakiegoś jarzma, prawda, zniewalanie ludzi, czyli jest to jakaś może aluzja bądź do niewolnictwa, do jakiejś niewolniczej służby, bądź aluzja do jakichś zobowiązań finansowych nakładanych na kogoś. Więc teraz trzeba zrezygnować z tego, żeby ci uciśnieni nie byli obciążeni tymi niesprawiedliwymi właśnie zobowiązaniami prawnymi czy społecznymi. Następnie przestaniesz grozić palcem. Dość trudno jest tutaj może jednoznacznie powiedzieć, co tutaj autor natchniony, co prorok chce tutaj wskazać, ale pewno chodzi tutaj może jakieś grożenie palcem w życiu codziennym albo na sali sądowej, grożenie palcem, które
może być pewnym też wyszydzeniem, wytykaniem palcem, kpiną, pogardą może okazywaną drugiemu człowiekowi. Więc tego typu zachowanie trzeba po prostu radykalnie wyeliminować ze swojego życia. No i trzeci moment, jeśli przestaniesz mówić przewrotnie. Dewar, avon, mowa, słowo powiedzmy niegodziwe, grzeszne, czyli chodzi tutaj o jakieś pomówienie, zniesławienie, fałszywe oskarżenia czy poniżenie słowem. Zatem trzeba starać się nawet w mowie okazywać wszystkim szacunek jako braciom i siostrom, bo wszyscy jesteśmy pod władzą tego samego Boga. Po wskazaniu na te elementy następują właśnie elementy jeszcze pozytywne, czyli nie tylko to, czego masz nie robić, ale co masz jeszcze robić. Pozytywne akty. Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną. Jest to, powiedzmy, stwierdzenie, które troszkę nawiązuje do tego, co wcześniej, ale wyrażenie po hebrajsku jest tutaj bardzo szokujące. Chodzi o jakieś wydanie swej duszy dla głodnych i zaspokojenie duszy biednego, cierpiącego. No ci, którzy mają jakąś władzę nad innymi, rzadko uznają, że ostateczną miarą niejako jakiegoś przywódcy, jakiegoś rządcy jest to, w jakim stopniu oddaje się on potrzebującym. No, każdy, kto tam, prawda, ma jakąś władzę, powinien służyć, ale no, trudno takich znaleźć. Tutaj jednak prorok zwraca uwagę na to, że ci bogacze, ci znaczący nie mają szukać tyle siebie i swojego zadowolenia, co właśnie, szczególnie jeżeli chodzi o czas postny, ale i poza nim też, chodzi o to, żeby przyjść z pomocą ludziom uciśnionym. Jak powiedzieliśmy, wcześniej już była mowa o dawaniu jedzenia głodnym, a teraz jest mowa o tym, że Bóg oczekuje, że ludzie, ci grzeszni, tak się nawrócą, że wręcz dadzą siebie głodnym, wręcz jakby swoją duszę, a więc ich zaangażowanie w czynienie dzieł miłosierdzia wobec potrzebujących ma być o wiele głębsze, ma być to zaangażowanie serca. Ma być to coś więcej niż tylko danie komuś bochenka chleba. No, można powiedzieć, że taką miarą właściwą jest zaspokojenie duszy osoby cierpiącej, nasycenie jej. No, wydaje się, że tutaj znowu jest pewna aluzja do postu. No, bo tam ci ludzie uważali, że sposobem okazywania czci Panu Bogu jest podejmowanie postu, czyli pozbawianie siebie pokarmu dla Pana Boga, poszczenie. A prorok mówi, że Bóg wolałby, żeby nie tyle przed Panem Bogiem pościć sobie, odejmować jedzenie, ale bardziej miłe jest Mu, by zaspokajać głód innych. Czyli jeżeli sobie odejmujesz pokarmu, to daj innym. Więc trzeba niejako swoje dusze dać dla głodnych. No, święty Paweł Apostoł, wydaje się, nawiązuje do tej metafory, gdy w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdy mówi o swoim dziele ewangelizacji, to mówi, jak on właśnie jest gotów nawet metadunai, czyli jakby rozdać swoją duszę właśnie tym ewangelizowanym Tesaloniczanom. Post jest swoistego rodzaju
utrapieniem duszy, tak jest nazwany. Więc poszczący uniża się przed Panem Bogiem, jakby swoją duszę oddawał Bogu w akcie samozaparcia, ale Bóg bardziej chce, żeby właśnie ci ludzie tak naprawdę dawali tę duszę bliźniemu. No więc można powiedzieć, że Bóg oczekuje tego, co później nawet i święty Jan Ewangelista powie w pierwszym liście, że naszą miłość wobec Pana Boga wyrażamy właściwie w ten sposób, że miłujemy biednych, miłujemy współbraci. A więc miłość bliźniego jest wyrazem miłości do Pana Boga, bo nie możemy kochać Boga, którego nie widzimy, jeśli nie miłujemy brata, którego właśnie widzimy. Więc jest to jakby wypowiedź w podobnym duchu. No jeżeli tak będziesz postępować, czyli unikać obciążania innych, a z drugiej strony wyjdziesz naprzeciw potrzebującym, to co? Wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. A więc o ile tam już była mowa o tym świetle we wcześniejszym segmencie, to teraz jest tu jakiś postęp, jakiś wzrost, jeszcze ta obietnica jest większa, że blask twojego światła będzie jak słońce w samo południe, a więc usunie całą ciemność i mrok z tego właśnie nikczemnego świata. Bóg jest światłem, więc jak powiedzieliśmy, to światło Boże, które Bóg nam daje, ono przynosi ludziom zbawienie. I teraz jest powiedziane, że ci, którzy się rzeczywiście nawrócą, będą tak postępować, jak chce Bóg, to ich światło powstanie, wasze światło zabłyśnie. Więc oni niejako zaczynają w sobie odbijać jakby światło Bożego zbawienia. Dla innych zaczynają błyszczeć. Więc ich postawa okazuje się być pewnego rodzaju naśladowaniem Boga. Więc troszkę jak ewangelista Mateusz przekazuje słowa Jezusa, aby wasze dobre uczynki ludzie widzieli i chwalili Ojca, który jest w niebie, czyli właśnie by widzieli, że wy postępujecie jak Ojciec w niebie. W połączeniu z obietnicą światła w ciemności jest też obietnica następna. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach, odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Piękna obietnica, która nawiązuje właściwie do języka i doświadczenia wyjścia z Egiptu. Wtedy oni szli przez pustynię, Pan Bóg ich prowadził i karmił ich właśnie na pustyni. Więc będziesz dalej przez życie prowadzony opatrznościowo przez Pana Boga i Pan Bóg nie pozwoli ci zginąć na pustyni tego świata z głodu, bo On cię będzie sycił, nasyci twoją duszę, ale też wzmocni twoje kości, czyli ciebie będzie odmładzał, wzmacniał, prawda, jakoś twoją żywotność będzie podtrzymywał, także wręcz staniesz się jak zroszony ogród i źródło wody niewyczerpanej. Bardzo ciekawe porównanie. Obraz życia, witalności, wspaniały ogród, niczym rajski, ty będziesz takim. Więc taki ogród to ogród, do którego inni mogą przyjść, mogą się tam i schronić, i najeść, i jeszcze będziesz jak źródło wody wytryskującej, która nigdy się nie kończy, więc inni będą mogli też zaczerpnąć. A więc nie tylko będziesz jak światło odbijające właściwie blask i dobroć samego Boga, by inni to zobaczyli, ale będziesz i dla innych przyciągającym wspaniałym żywotnym ogrodem na pustyni tego świata. Będziesz przez Pana Boga
wzmacniany, co też będzie świadectwem dla innych, że warto żyć według Bożych przykazań, Bogu się podobać, bo wtedy człowiek właśnie jest przez Pana Boga podtrzymywany. Zatem takim ludziom nigdy nie zabraknie wody Ducha Świętego. Będą mieli wodę, która ożywia ich własne życie, sprawiającą, że oni sami będą jak nawodniony, taki powiedzmy soczysty ogród. I będzie to woda na tyle obfita, że będzie się rozlewała na innych potrzebujących wokół. I pojawia się jeszcze jedna obietnica, właśnie w tym drugim segmencie. Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń i będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek czy ścieżek na zamieszkanie. Znowu mamy tutaj właściwie pewną metaforę. Nie chodzi tyle o odbudowanie Jerozolimy, co o odbudowanie ludu. Więc ten lud będzie nazwany w nowy sposób, będą cię nazywać, otrzymasz nowe imię. Tak właśnie choćby już w pierwszym rozdziale Izajasza, później w 60 jest mowa o tym, że Jeruzalem będzie miało nową nazwę. Nazwą cię miastem Boga. To teraz jest mowa o ludzie. Ten lud otrzyma nowe imię ze względu na to, że postępuje w nowy sposób i odpowiednio do tego postępowania, ponieważ działa jako ten naprawiacz wyłomów, czyli będzie innych dźwigał, którzy upadli, to będzie właśnie nazwany naprawiaczem wyłomów, odnowicielem ścieżek do zamieszkania. Oczywiście autorem tej odnowy jest sam Pan Bóg, ale właśnie ci, którzy będą postępować jak Bóg chce, oni będą uczestniczyć w tym dziele Bożym, chociaż grzech bardzo wiele zniszczył, stąd jest tu mowa właśnie o tych wyłomach w murze. Lud jest totalnie rozwalony, więc no, raz, że gdy wrócili z niewoli babilońskiej, to zastali ruiny, musieli wszystko odbudowywać, a dwa, że sami byli w rozsypce duchowej, pewno psychicznej, materialnej i to wszystko trzeba naprawiać. To było wszystko konsekwencją ich grzechu, ale właśnie Pan Bóg jest tak mocny, że On to wszystko, co zburzone, może teraz naprawić i może się posłużyć takimi ludźmi, którzy zechcą wejść na drogę szczerej pobożności. Wreszcie ostatnie dwa wersety, ostatni segment dotyczy kwestii przestrzegania szabatu. Szabatu, który należy świętować znowu nie według własnego pomysłu, ale według woli Bożej, by to święto szabatu, tak jak dzisiaj nasza niedziela, nie było pustym rytuałem, ale właśnie pewnym świętem, które się Bogu podoba. Przestrzeganie szabatu, szczególnie w okresie niewoli babilońskiej, później było głównym sposobem pokazania, że jest się członkiem narodu wybranego, było sposobem okazywania lojalności Bogu i Jego woli, no bo nie było świątyni, nie składano ofiar, więc jak można było wyrazić wobec Pana Boga, że się trwa w Jego przymierzu? Można było zachowywać szabat jako, powiedzmy, to jedno z przykazań, jedno z ważniejszych przykazań w ramach dekalogu, 10 przykazań, więc szabat jakby funkcjonuje niczym symbol wszystkich przykazań Bożych właśnie w przymierzu z Panem. Więc jak świętować szabat, żeby nie był rutyną, ani nie był aktem właśnie dla samozadowolenia siebie, a taki pobożny to ja zachowuję szabat, nic nie robię w sobotę. Znów tutaj autor posługuje się terminologią
zadowolenia, podobania się, czy masz to robić dla własnego zadowolenia, czy też masz zadowolić Pana Boga. Czy nasza pobożność, religijność jest dla własnej przyjemności, czy dla Boga? Post jest tylko jednym z aspektów w tej dziedzinie, podobnie zresztą jak przestrzeganie szabatu. Przestrzeganie szabatu nie ma mieć wymiaru tylko jakiegoś humanitarnego, że nie idziemy do pracy, dajemy wytchnienie, ale ma być przede wszystkim aktem posłuszeństwa i oddania Bogu, bo szabat Pan Bóg ustanowił jako dzień święty, wydzielony dla Pana Boga. No i dlatego ludzie powinni w ten święty dzień robić to, co się Bogu podoba. I do tego powinni to, powiedzmy, tak przeżywać, żeby było dla nich rozkoszą, przyjemnością właśnie służyć Panu Bogu zgodnie z Jego wolą, nawet jeśli będzie to trudne, a nie żeby sobie sprawiać przyjemność przez świętowanie, by to było wygodnie. Więc ludzie czynią coś świętego i zaszczytnego nie tylko słowami, ale także czynami. Zaś jeżeli odwracamy ten porządek, no to wręcz ten szabat depczemy niczem ziemię świętą brudnymi nogami. Prorok więc na początku będzie najpierw ostrzegał, czego nie należy czynić. Więc czego masz unikać, następnie co masz zrobić i wreszcie co oni powinni robić, a czego nie powinni robić w jednym, w trzecim elemencie. Więc najpierw, jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu. Więc najpierw, co do szabatu, nie wolno go przekraczać. Następnie w dzień swój święty spraw swoich masz nie załatwiać. Masz nazwać szabat rozkoszą, a święty dzień Pana czcigodnym. Jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli, ani nie omawiać swoich spraw, to i znowu nastąpi obietnica. No, gdy chodzi o ten szabat, to według choćby tradycji kapłańskiej w Starym Testamencie, w Pięcioksięgu, szabat wiązany jest z ustanowieniem tego prawa już na Synaju, w ramach przymierza z Bogiem, prawda, w ramach choćby dekalogu. I ten szabat obowiązywał już podczas wędrówki przez pustynię. No, w poemacie kapłańskim, na początku Księgi Rodzaju, gdy mamy ten poemat o stworzeniu świata, to właśnie jest tutaj szabat niejako potwierdzony przez przykład samego Boga, który po 6 dniach stwarzania, niejako pracy nad dziełem stworzenia, w 7 odpoczął. I właśnie tradycja kapłańska, przekazująca nam dekalog w Księdze Wyjścia w ramach tego, powiedzmy, kodeksu przymierza w 20 rozdziale, świętowanie szabatu wiąże właśnie z dziełem stworzenia, z porządkiem ustanowionym przez Pana Boga już przez samo dzieło stworzenia. Nieco inaczej ukaże nam to właśnie tradycja deuteronomiczna, zawarta w Księdze Powtórzonego Prawa, w 5 Księdze Pięcioksięgu, w 5 rozdziale, gdzie znowu jest przywołany dekalog, ale teraz właśnie konieczność świętowania szabatu jest motywowana teraz kwestią wyprowadzenia z niewoli egipskiej, a już nie związana z aktem stworzenia. No, na temat właśnie choćby tych różnic możemy poczytać właśnie w tej ciekawej też książce, dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej, więc właśnie w ogóle
o człowieku. Tutaj w ramach pewnego segmentu ciekawego normy dotyczące pracy od numeru 113 do 116. Tutaj autorzy, bibliści światowej sławy omawiają przykazanie dotyczące szabatu i właśnie w tych choćby dwóch wersjach. I no, wyciągają z tych tekstów biblijnych te istotne aspekty szabatu, które dla nas są również w Nowym Przymierzu też bardzo ważne, z tym, że dla nas teraz Dniem Świętym jest niedziela, nie szabat. Więc czym szabat jest? W tym, powiedzmy, tekście kapłańskim chodzi o właśnie pewien odpoczynek, zaprzestanie pracy, po zajęciach, po trudach, ale nie oznacza to bezczynności, bo jeśli mamy 6 dni pracować, to znaczy, że przez te 6 dni mamy pracować, a nie właśnie być bezczynnymi, a tylko ten jeden dzień właśnie poświęcać dla Pana Boga i na odpoczynek. I szabat ma być pewnego rodzaju znakiem, on jest pewnego rodzaju też ograniczeniem tej pracy, jak będziemy w ogóle w tym dokumencie czytać, bo człowiek może stać się pracoholikiem i chcieć bez ograniczeń właśnie tylko pracować i pracować, więc szabat go stopuje. Więc jest tu mowa o pewnym uprzywilejowanym dniu, który jest czasem, kiedy możemy właśnie przypomnieć sobie przymierze z Bogiem. Możemy podziękować Bogu za dar stworzenia, za całe dzieło stworzenia. Więc dlatego tutaj kapłańska tradycja umieszcza to uzasadnienie odwołaniem się do dzieła stworzenia. Szabat jest też dniem, w którym człowiek sobie przypomina, że ma naśladować Boga. I ma powtarzać niejako to, co Bóg uczynił na początku historii świata i na początku historii zbawienia. A więc idea naśladowania Boga wiąże się również z szabatem. Gdy chodzi o Księgę Powtórzonego Prawa, to mamy tutaj znowu podkreślenie właśnie odpoczynku od pracy rozumianej jako służba, co jest też nawiązaniem do niewoli egipskiej, gdzie lud był zmuszany do niewolnictwa, niewolniczej ciężkiej pracy. A więc szabat staje się zatem świętowaniem dnia wolności od jakiejkolwiek formy zniewolenia. Również takiego zniewolenia, które wiąże się z bałwochwalstwem. Czyli nie masz czcić bałwanów w ziemi egipskiej, tylko masz czcić prawdziwego Boga na wolności. Więc szabat jest dniem wyzwolenia, także podejmowanego przez ojca rodziny. Bo w Księdze Powtórzonego Prawa właśnie jest szczególnie to zaakcentowane, że ojciec rodziny ma dawać także wytchnienie w tym dniu innym należącym do jego domostwa. Od syna do sługi, od obcego pracownika do zwierząt domowych, też mających udział w codziennym trudzie. Więc to jest też ciekawa sprawa. Wolność otrzymana od Pana zostaje zatem przez tego choćby ojca rodziny, ale nie tylko przez niego. Ta wolność zostaje oddana na służbę tych, którzy służą. Więc teraz ojciec rodziny służy tym, którzy na co dzień służą. Ręka władza ojca udziela odpoczynku członkom swojej rodziny i niejako dokonuje skutecznego działania zbawczego, właśnie daje pewną ulgę, pewne wyzwolenie porównywane do ręki samego Pana. Więc Jezus, jak mówiliśmy już co do Ewangelii Marka, gdy uzdrawia w szabat, to właśnie
on we właściwy sposób realizuje szabat, dokonuje uzdrowień, czyli realizuje pełne znaczenie tego święta szabatu. Nie tyle nic nie robić, ale właśnie w tym dniu uwalniać niewolników, w tym dniu służyć potrzebującym, uciemiężonym. Więc to jest coś, co szczególnie z tych tekstów także tutaj wyłania się. Zatem w szabat na pewno można służyć ubogim, pomagać im, czynić dzieła miłosierdzia. Dalej ten dokument przechodzi do omówienia niedzieli jako właśnie Dnia Pańskiego. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie logika korzyści ekonomicznych zagraża godności człowieka i jakości jego relacji rodzinnych. Więc chrześcijanie świętują niedzielę, bo wspominają wypełnienie zbawienia, które przynosi nam wolność dokonane przez zmartwychwstanie Chrystusa. Niedziela dla nas zatem jest czasem modlitwy, bezinteresowności, solidarności. Nie powinniśmy wykonywać ciężkich prac, stresujących. Powinien być to czas dla Pana Boga. Również nie powinien być to czas poświęcony takim rozrywkom, które nie szanują wielkości i duchowego wymiaru osoby ludzkiej. Więc niedziela nie jest dla wszelkich rozrywek, które, prawda, człowieka jeszcze umęczą albo są wbrew godności człowieka. Więc dużo wskazówek ciekawych znajdziemy także właśnie w tym bardzo bogatym zarysie antropologii, czyli nauki o człowieku papieskiej komisji biblijnej. Więc gdy chodzi o ten szabat nakazywany i tutaj właśnie przywoływany przez proroka Izajasza, to prorok powie nam, że tutaj nie należy przekraczać szabatu, czyli gdy chodzi o pokonywanie jakiejś drogi. W tamtych czasach pewno jeszcze nie była określona tak zwana droga szabatowa. W okresie rzymskim byłoby to, powiedzmy, 2000 łokci, czyli około kilometra. Można było tylko do kilometra gdzieś tam w szabat podróżować. Czy tutaj już w czasie, kiedy ten prorok głosi, jest to gdzieś po niewoli babilońskiej, już były takie zobowiązania? Pewno nie. Do czego szabat zobowiązywał w tamtych czasach? Możemy powiedzieć, że na pewno, jak to wynika z najstarszej księgi Starego Testamentu, z księgi proroka Amosa z 8 wieku przed Chrystusem, to istniał zakaz sprzedaży w szabat. I tam prorok gani tych, którzy chcieliby jak najszybciej szabat zakończyć, że denerwują się, że w ogóle szabat jest, bo to zakłóca ich interesy, chcieliby już, powiedzmy, sprzedawać i na tym zarabiać, a więc nie mają upodobania w szabacie jako dniu świętym, bo szabat im przeszkadza jako dzień święty. W późniejszych czasach, w czasach Nehemiasza, czyli po niewoli babilońskiej, to jest właśnie w V wieku, zostaje ten zakaz właśnie sprzedaży rozciągnięty na kupowanie, nawet kupowanie od obcokrajowców, którzy nie są zobowiązani do zachowywania szabatu. Do tego w ogóle dodano ogólny zakaz prowadzenia handlu. Szczególną troską o świętość Jerozolimy, troskę można dostrzec w nacisku na unikanie wchodzenia do miasta i wyjeżdżania z niego w szabat w celu handlu. Więc właśnie tutaj, powiedzmy, u proroka Izajasza, zdaje się, mamy do tego też aluzję.
Jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, no właśnie w celach właśnie tych handlowych, jakichś interesów twoich, by nie prowadzić swojej woli, ani nie omawiać swoich spraw. No właśnie, czy wcześniej, by w dzień szabatu nie załatwiać swoich spraw. Masz powściągnąć niejako nogi, nie podejmować niepotrzebnych podróży. Podróż uważano też taką niepotrzebną za rodzaj pracy. Więc chodziło o to, by podporządkować się tu z jednej strony pewnym ograniczeniom, a z drugiej strony, by poświęcić się czczeniu Pana Boga. Zatem rzeczywiście i dzisiaj my w niedzielę powinniśmy zaniechać podróży w celach biznesowych, handlowych. Tam była też mowa o tym, by nie wypowiadać słowa w związku właśnie z tą podróżą, więc jak to zinterpretować? Chodzi o zawieranie umów właśnie biznesowych. A więc nie należy w szabat, czy my dzisiaj w niedzielę nie powinniśmy prowadzić rozmów biznesowych i nie powinniśmy zawierać umów, bo to jest załatwianie swoich spraw, a szabat ma być dla Pana Boga. W szabat przerywał naszą pracę, przypominamy sobie, że Bóg zaspokaja nasze potrzeby, a nie my, że cały nasz czas należy do Niego. Mamy tu szansę przypomnieć sobie, co jest ważne, co nieważne, przemijalność naszą. Ma być to czas dawany Panu Bogu, jako oddawany Jemu, czczony właśnie z jakąś radością, że możemy Boga uczcić, że możemy Bogu dziękować w tym czasie. Kto się nie umie cieszyć właśnie choćby z niedzieli, ze święta, świętować tych rzeczy bożych, ale myśli tylko o czymś innym, żeby się to skończyło, albo o rozrywkach różnych, albo narzeka, że właśnie w niedzielę nie może tego czy tamtego, a tak chciałby już to robić, no to właściwie bardzo jest daleko od Pana Boga swoim sercem. Jakie są owoce? Krótko prorok mówi, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja Cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju. Więc Bóg niczym orzeł nawet poniesie człowieka bezpiecznie. Karmić Cię będę dziedzictwem Jakuba Twego Ojca. A więc będziesz miał wtedy udział w dziedzictwie przodków. To, co inni wypracowali, nie będzie ci zabrane, ale właśnie będziesz miał w tym udział, bo Pan Bóg ci tego nie odbierze, wręcz przeciwnie. Mamy tutaj więc ciekawy zestaw pewnych, powiedzmy, obietnic w tych trzech segmentach, które nie są obietnicami bezwarunkowymi, jak wiele obietnic u drugiego Izajasza, właśnie dotyczących zbawienia, ale są to obietnice wyraźnie warunkowane właśnie dochowywaniem wierności Panu Bogu i czynieniem tego, co się Panu Bogu podoba i to jeszcze z upodobaniem w tym, czyli cieszeniem się, że możemy zadowolić Pana Boga i możemy służyć bliźnim, by właśnie wręcz w tej dobroci względem bliźni, miłosierdziu, naśladować dobrego Boga.